Cześć, witam was serdecznie. Słuchajcie, na szybko robię ten filmik. Teraz mi się renderuje tutaj ze SkySagi filmik i czekam i tak sobie czytam różne wiadomości. I naprawdę nie wiem, co kieruje ludzi w komentowaniu, dajmy na to, danego tematu. Naprawdę nie wiem, czy to jest głupota ludzka, czy to trzeba się wyżyć, czy chamstwo, czy społeczeństwo się cofa w rozwoju. Czy fascynuje ich to, że napiszą komentarz taki czy siaki, czy może, nie wiem, sprawia im to radość. Dla mnie ktoś, kto mnie poucza, mówi co, że jestem idiota, że to, a sam pisze jak kurwa debil, bo inaczej nie potrafię tego powiedzieć. Dlaczego ludzie się nie wypowiadają na temat? Przykładem jest, na przykład, dajmy na to jakiś mój filmik, nie? Ktoś mi pisze, o, bo ty chujowo strzelasz, no lubię zabijać takich jak ty, nie? Nie chodzi o to, co pokazuję, tylko trzeba zejść na boczny tor, komuś dojebać. Tak samo wchodzę i oglądam to. Proszę bardzo. Tu, dokładnie. Zobaczcie. I wsłuchajcie się, o co chodzi. Nazywam się Magda Gessler. Jestem artystką, restauratorką, malarką, człowiekiem wolnym, który robi to, co lubi, to, co kocha. I to jest moje wielkie szczęście. Głosuję, bo bardzo lubię wiedzieć, gdzie mój świat się kieruje. Nie lubię statków, którzy nie mają kapitana i dryfują, gdzie chcą. Czasami jest to fascynujące, a czasem się można znaleźć w głębokich czterech literach. Głosowanie to świadoma decyzja, pamiętajmy o tym. To nie nasz kolega albo ładna koleżanka. To przede wszystkim człowiek, który udźwignie to, czego od niego oczekujemy. Mamy mu prawa zadawać pytania i te pytania są podstawą naszych wyborów, a nie pozory, które stwarza kampania wyborcza. Mnie interesuje najbardziej, jeśli chodzi o program wyborczy kandydatów, możliwość realizacji ich programu. Czyli czy rzeczywiście mogą zmniejszyć podatki, zwiększyć zatrudnienie? Czy mała przedsiębiorczość będzie miała szansę na przeżycie wobec ogromnych, dużych firm? Mnie interesuje służba zdrowia. Czy każdy będzie się mógł leczyć, ten stary i ten mały? Mnie też interesuje, czy wszystkich będą wyrzucać z mieszkań, czy też będziemy mieli tak, jak mamy. To twój głos, więc pytaj. No właśnie. I teraz... Schodzimy tutaj, prawda, czytamy, bla, 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 to będziecie mieć linka w opisie do filmu, o co chodzi. I teraz czytamy. Szanowna GW, nagrywam film z panem Władkiem, który naprawia rowery na moim osiedlu. Jest dla mnie na pewno większym autorytetem niż stara pudernica kreująca się na sekcji podlotka. Celujecie w poziom faktu. O Jezus Maria. Ta powiedziała, o co chodzi, akurat ją wzięli, nie wiem, do tego, żeby powiedziała swoją kwestię, swoje zdanie, no i oczywiście powiedziała. Następnie, nie wiem, skakała dlaczego na tym nagraniu, ale to właśnie o to chodzi, mam to w dupie, niech sobie skacze, niech palcem dubie w nosie, chodzi mi o to, co ona ma do powiedzenia i co chce nam tutaj w tym filmie przekazać. Nie przepadam za nią, ale cóż, no nie będę przecież w komentarzach tego pisał, że nie lubię, bo chodzi o rzeczowe wypowiedzenie się. Pamiętając wiersz Jana Brzechwy Włos, pytam panią Gessler, czy mieszając w zupie zakłada pani na głowę czepek lub chustkę? Kurwa, co to ma być? Ja pierdolę, przecież to nie o to chodzi. Ale nie, trzeba napisać, byle sobie napisać. Następnie no też się tam pomyliła, bo nie lubi statków, którzy nie mają kapitanów. Które nie mają kapitanów? Też mam to w dupie, że się przejęzyczyła. Nie jest to kwestia tematu. I teraz, gdzie to jest? Dlaczego Kudła tanie gotuje koszernych potraw? Jeszcze ta się pcha do kompanii, a do garów kuchto, bo się znowu przypalą. Cokolwiek powie ta pani, to nie ma najmniejszego znaczenia. Prymitywny, obleśny babsztyl, jaki to autorytet? Kurwa, o jakie autorytety tu chodzi? Ona tylko przekazała to, że jest możliwość zadania pytań. Po prostu
jak ja czytam te komentarze, wszyscy jakoś się wywyższają, a tak naprawdę mają pierdolca w głowie, nie potrafią zrozumieć prostych rzeczy i to jest 80% komentujących. Ale się czepiacie tej kobiety. No i jeden jakiś tam, ale to też z tego babskiego ćwoka, jakim jest to pudło i po co to promować GW, chyba jakoś obleśne panopticum, złodziejkę, nazwiska i szajsu, wielbiciele Gessler, ale jeszcze tu było coś takiego. To było. Dlaczego GW promuje miernotę, Intele, złodziejkę marki bez guście i bez talencie? No i ta kurka megalowania. Megalowania. Co to jest megalowania? Jestem artystka, malarka, restauratorka, bo dla wsiowej i powiatowej Polski ukradła nazwisko. Hehe, głąby, glaby z oborowego Disco Polo. Macie dupeczkę. Bez sensu, ale taka Polska właśnie, ona grill i szesciopak. Fuj. Kurwa, ja pierdolę. Nawet nie można poczytać, nie wiem, w internecie gazety ani nic, bo jak się czyta takie komentarze, to po prostu kurwicy idzie dostać, bo nikt na temat nie pisze, tylko pierdolą, pierdolą, pierdoliworki od w ogóle jakiegoś, nie wiem, bez sensu. Kurwa, co się z tymi ludźmi dzieje? To mówię, 80% bez sensu pisze. Dobra, dzięki bardzo, na razie.